Szanowni Państwo, witamy na Placu Litewskim w Lublinie. Już za 10 minut rozpocznie się widowisko multimedialne, w którym światło i woda opowiedzą twardą legendę o czarciej łapie. Zapraszamy do podziwiania tego niezwykłego spektaklu. Proszę bardzo, wykrakałeś. Pan mówi, proszę bardzo. Thank you.
Zamiast odwodu kroku, wszystkim dzisiaj z tego kroku. Oczy przygodnią przerażający bieg. Nieznajomi zasiedli za stołem sędziowskim i wznowili proces. Świadkowie nie odważyli się teraz kłamać, przed sobą diabło za sędzią. Diabło wydały nowy bieg. Udawać bardziej znaczenie sposób. Diabeł położył swoją rozpaloną dłoń na stole. Wtedy to Chrystus na krzyżu wiszącym w sali sądowej uronił łzę i odwrócił głowę. Zapłakał, nie mogąc nic tego, że diabeł zajął leopardy i stelety do muszki. Po wielu, wielu latach stół z wypaloną na nim tarcią łapą możemy obejrzeć w zamku lubelskim, a krzyż z Chrystusem, który odwrócił wtedy głowę, w parku katedrze lubelskiej. Dziesięć minut nie stało, nie ma się nic.